Cześć, tutaj Krzysiek. Bez przerwy dla mnie, a wy z przerwą, nie wiem jak długą, bo w zależności od tego, jak tutaj dużo jeszcze będzie się działo, być może jeszcze kupa czasu, ale tam była mowa, że już koniec gry, więc nie wiem. Jeśli ten odcinek będzie krótszy niż 10 minut, to go po prostu wrzucę od razu. A jak będzie dłuższy, no to będziemy grać dalej. Kłódka. Powiem tak, końcówka, te zagadki. Bardzo mi się podobały. Otwieramy. Niech to zamknięte. Nie widać zamka. Muszę być zareglowane od wewnątrz. No to jak? A tak liczyłem na to, że to już koniec. Kłódka i łańcuch. Okej, tylko co zrobić z łańcuchem? A, to windy. Podnieś łańcuch. Może. A, dobra, kłódka. Tu dajmy łańcuch. Przyczepiony łańcuch. Podnieś łańcuch. Na drzwi. Tak. No ma sens, dziewczyno, ma sens przecież. Przyczepiony łańcuch, spójrz. Przymocowany do windy. Luźny łańcuch, spójrz. Który był na drzwiach. Ten łańcuch bierzesz i go przyczepiasz do drzwi. O, i teraz tak, kłódką sobie zczepiamy je. Genialne, tak? Powinno się udać. I teraz użyj winda. Wyrwaliśmy drzwi. O, ty! Wszystko popsułaś! To moja jakaś taka zła wersja mnie. Dlaczego tak nas nienawidzisz? Co ci zrobiliśmy? Ta cała zabawa w lustereczko robi się męcząca. Muszę przyznać, że nie odpuszczasz. Znowu ty, mam dość tej twojej gadaniny. Pierwszy jest chyba w stylu najbardziej Katie. Ale ja już się nie boję. Wiem, czym jesteś. Jesteś tylko małym, przestraszonym dzieciakiem, który nie ma już gdzie się schować. A teraz zejdź mi z drogi. Ciap! Ale ją załatwiła. Nie! Wyglądasz trochę blado. Nie, to ja jestem oryginałem. Ja! To nie może być prawda! Zabrakło mi słów. To ci nowość. Wchodzimy, tak? Ała. Nie wierzę. Dziadek. Dobrze, że nie zombiak. Trochę wygląda jak ten ojciec faktycznie. Jest takie nawiązanie. Dobrze cię widzieć, Katie. O, tu na zdjęciu bardzo przyjemnie. To wygląda jak potwór trochę. No tutaj, na tym zbliżeniu u góry, na portrecie. Super. Co zaś? To naprawdę ty! Cały czas tu byłeś! Z mojego punktu widzenia nie trwało to tak długo. Wyglądasz wciąż tak samo. Nic się nie zmieniłeś. Ale jak to możliwe? Przecież nie żyjesz. Pochowaliśmy cię. Tym się na razie nie martw, Katie. O. Jakie ładne animacje. To są takie ładne, animacyjne rzeczy. Są statyczne elementy, ale dużo takiej animacji poukrywanej gdzieś tam. Tęskniłam za tobą, dziadku. Tak wiele razy chciałam przyjechać. Wiem o tym. Bacznie cię obserwowałem. Dowiedziałem się, że próbowałaś mnie zabrać od mamy i w ogóle. Chciałem cię chronić, zapewnić ci to, co najlepsze. Mogłeś się jakoś wydostać? Nie bardzo rozumiem, jak to wszystko działa. Obawiam się, że to niemożliwe. Chciałem tu zostać, aby móc cię zobaczyć ten jeden ostatni raz. Ale przecież dopiero cię odzyskałam, nie możesz odejść. Nie potrzebujesz mnie, Katie. Nigdy nie potrzebowałaś. Jesteś silniejsza niż myślisz. Jestem dumny z tego, kim się stałaś. O, mam nadzieję, że on nie zginie, bo to jest jakby jakiś czyściec, czy jakiś rodzaj piekła. Niech ona stąd wyjdzie. To nie fair. Wszystko jest do dupy. Wiem, skarbie, wiem. Ale czemu tu jesteś? To kolejny test?
Nie, koniec z testami, Katie. Samą swoją obecnością tutaj złamałem wszystkie zasady. Wow. Ciężko na to pracowaliśmy. Możesz przerwać ten cykl, zakończyć cierpienie. To miejsce należy oderwać, oddzielić. Ten czerwony potwór nie ma zamiaru uwalniać twojej przyjaciółki. Musisz zniszczyć to miejsce, by ją ocalić. Co mam zrobić? Skończ to, co zacząłem. Wyjdź stąd i spal je wszystkie. Mam coś spalić. To jest ważna informacja. Tak, czerwone rośliny na górze. Niech strawią je płomienie. Szybko, zanim nas zobaczy. Nie! Zostańcie! Dobra. Muszę wrócić na górę, wydostać się stąd. Telewizor. Portret. A telewizor? Co on w telewizorze gra? Sceny migoczą w telewizji, ukazując czarno-białe bitwy powietrzne. A to co dziadek lubił. Zębatki i portret. Wciąż migocze ujęcie zwłok. Nie ma takiej świeczki? Nie ma. Wyłazimy. Te kwiatki są tutaj. Wow! To jest ten nasz... Pu, pu, pu. Pu, 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 pu. Wyważone drzwi. To czerwony pan. Wie, co zamierzam. Jedziemy na górę. Ale jak je zniszczyć? Mam jakieś coś do podpalania? Moja głowa, niczym najgorszy kac świata. Muszę się skupić. Spal je wszystkie, Katie. Spal je wszystkie. Dziura w ziemi. O. Rozcieńczalnik. Pewnie... Tyle powinno wystarczyć. Ale jak je zapalić teraz? Dajcie mi coś. Paralizator. No jak to nie ma sensu? Ma sens. Ma sens. No przecież zapalniczka od dziadka. Dobrze. Logiczne. Piękne. O! Rozległy pożar w lesie Conwell. Nie znaleziono jeszcze jego źródła. Jednak według ostatnich doniesień ogień został skutecznie opanowany. Głównie dzięki miejscowemu jezioru, które zapewniało dość wody, by można było ugasić płomienie. Oddaję ci głos, Mark. Halo, halo, Marku. I wróciłam. Żyję. Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Wróciłaś, martwiłyśmy się o ciebie. Dzięki Bogu zadziałało. Nic ci nie jest. Czy i? Chyba nie, ale czuję się jakoś inaczej. Tak? Długo byłaś nieprzytomna. Pamiętasz coś? Izak chyba coś mi podał. Zakręciło mi się w głowie i zrobiło słabo. Zaprowadził mnie do lasu. Pamiętam odgłos wiatru pośród liści i przeszywające zimno. Coś też dziwnie intensywnie pachniało. Te kwiaty. Nie jestem pewna, co było potem. Pamiętam to jak przez mgłę. Ale miałam dziwny sen. Opiekowała się mną spowita blaskiem dziewczyna. Czułam, że w jakiś sposób mnie chroni. Potem obudziłam się na tej kanapie. To musiał być twój anioł stróż. Babcia tutaj mądrości. Też tak myślę. Oj. Też tak myślę. Cieszę się, że nic ci nie jest. I przez jakiś czas było strasznie. Tak, Mary Elizabeth wszystko mi powiedziała. Znalazłaś mnie i aresztowano Izaka. Jeśli o to chodzi, biedaczysko. Dzwonił szeryf. Coś się stało, gdzie nie było. Uuu, coś się stało. Witaj w domu, synu. Auć. Powiesił się nasz Izak. Widać, w końcu ruszyło go sumienie. Mimo wszystko, co zrobił, szkoda mi go. W pewnym sensie też był ofiarą. Przynajmniej nikogo już nie skrzywdzi. Wow, policja zaklajstrowała tamten katakumby. Wow, więc to naprawdę pożegnanie.
Jakaś głupia część mnie myślała, że jeśli dowiem się prawdy, znów będę blisko niego. To nie takie głupie. Wszyscy szukamy miłości w najdziwniejszych miejscach. To nierozerwalna część ludzkiej natury. Kiedy zaczęłaś tak filozofować i... Mówiłam ci, czuję się inna. Tak, ja też. Myślisz, że cokolwiek z tego było prawdziwe? Nie wiem i... Ale mam nadzieję, że to powstrzymałyśmy raz na zawsze. Wiesz, mimo wszystko myślę, że tworzymy całkiem niezłą drużynę. Naprawdę tak myślisz? No, nie licząc tego, że dałaś się porwać. Następnym razem tego nie rób, ok? Zaraz, będzie następny raz? No właśnie, też na to liczę, że będzie następny raz. Bo to fajne, fajne to było. No nie, Katie Rain! Udało się pokonać przeciwności. No fajne to było, naprawdę fajne i bawiłem się super. Fajnie, że to oglądaliście. Ja to wrzucę jeden po drugim, nie bójcie się. Znaczy, jak już to wrzuciłem, jak już to oglądacie, to wiecie, że to wrzuciłem. Odcinek 10 minut, super, naprawdę fajne. Zapraszam teraz na... I w ogóle fajna polska wersja językowa. Tą polską wersję zrobiło studio Graj po polsku. To niezależni tłumacze, którzy robią takie rzeczy niesamowite. I fajnie, bo się to bardzo przyjemnie po polsku gra. Całkiem inne doświadczenie niż po angielsku. Mimo, że może bym sobie poradził. Bo tutaj chyba te słowa nie były jakoś zbyt skomplikowane, nic zbyt trudny ten język chyba też by nie był. Ale po polsku uważam, że jest przyjemniej. Po to gram w gry, żeby się dobrze bawić, a nie zastanawiać nad jakimiś tam znaczeniami słówek, których może nie znam, albo nie kojarzę. Było super. Gra bardzo fajna. Gra z 2016 roku. Jak się wam podobała, to warto ją kupić w ogóle, dodać do kolekcji. Albo do listy życzeń. Sejmu sobie tam spróbować gdzieś przejść. Jak tego oglądaliście ostatni odcinek dla finału, albo tam dla jakiejś tam, nie wiem, demonstracyjnie jak to wygląda, to pamiętajcie, że teraz jest promocja. Akurat teraz jak to nagrywam, jest promocja na sklepie GOG, prawdopodobnie dalej trwa. Gra jest taniutka, można ją kupić. Polska wersja automatycznie jest wgrana, także bardzo fajnie. Trochę mnie jeszcze korci poczekać, czy będą jakieś sceny po napisach, jak w Avengersach. Będzie tak, nie wiem. To jest też fajna taka przygodówka, no, tak myślałem. Detektywistyczna gra, kryminalna. Wydawało się, że to będzie kryminał taki, zwykły. Ale później poszło w takie wątki paranormalne. No i fajnie tak, fajnie. Zagadki fajnie skonstruowane. W jednym miejscu, ja pamiętam, musiałem skorzystać z odpowiedzi. Miałem jeszcze drugą taki zastój, kiedy kończyłem grać przy... w tym momencie, kiedy był ten termometr i kiedy było wejście do tych czeluści, do tych takich podziemi. Gdybym grał od razu, bym to nie wpadł, ale miałem kilka dni przerwy, przemyślałem to wszystko, gdzieś tam jak gram, to gdzieś tam pod głową, bo wyczytam sobie w głowie, gdzieś myślę o tej grze, co tam można ewentualnie jeszcze spróbować zrobić. No i tak tutaj udało się mi to fajnie uprowadzić. A same te zagadki finałowe, powiem, mega, mega fajne. Wszystkie były logiczne, żadnych absurdalnych takich rzeczy nie było. Ze sprzętu, które dostawałem, można było następne kroki robić. To było bardzo przyjemne doświadczenie. Jak się wam podobało, to dajcie łapkę proszę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie suba, bo to motywuje do nagrywania następnych gier. Pewnie też przygodówek jakiś, bo to widzę, że jest taka trochę nisza. To są takie gry fajne, powstają, nie każdy to wrzuca. To wymaga trochę więcej pracy. Ponieważ ja tutaj gram na żywo, no jak czegoś nie wiem, no to... No, pokazuję też... O-o! Tak myślałem. To jeszcze nie koniec. Dobra. Ale to wiecie, jak będzie druga część, to ja kupuję w ciemno. Kupuję w ciemno i wam też tak proponuję wtedy, tak? Ja poszukam jeszcze, czy ta gra będzie miała kontynuację. Nie wiem, bo tak nie jestem trochę przygotowany na dzisiaj. A jeżeli nie, no to mam nadzieję, że gdzieś powstanie jakaś nawiązująca do fabuły część. Hej, cześć!